Siemanko moi widzowie, super, że jesteście z tej strony Big Sławek. W dzisiejszym materiale chciałbym odnieść się do dwóch filmów. Jednego nakręcił Kuklino, a drugiego nakręcił Formatim. W tym filmie, który nakręcił Formatim, Adrian, czyli założyciel kanału Formatim, nagrał film odnośnie filmu Kuklino. Do tego filmu Kuklino już się wcześniej odnosiłem. Teraz chciałbym się odnieść do filmu, który nagrał Formatim. A właściwie personalnie do właściciela kanału, czyli do Adriana. Wydaje mi się, że chyba źle zrozumiałeś ten film Kuklino, bo jakoś tam mi się nie wydaje, żeby on twierdził, że ta klatka jest w ogóle niepotrzebna, tylko że akurat w takich jakichś tam ważnych rzeczach typu podniesienie czegoś, czy tam, no nie wiem, skoki, że jest, nie bierze bezpośredniego udziału, czyli nie trzeba mieć aż tak bardzo, bardzo silnej klatki. Ja mu podałem przykład jeden, w którym jednak silna klatka się przydaje, jeżeli coś chcemy w życiu zrobić. Nie? To nie chodzi o to, co chcemy zrobić na siłowni, tylko normalnie w życiu codziennym, jakie czynności wykonujemy. Myślałem, że to o to chodzi w tym filmie. Jeżeli się mylę, to niech Kuklino, nie wiem, albo napisze, albo niech film zrobi na ten temat i się do tego odniesie, czy ja źle mówię, czy może to ja źle odebrałem ten film, a Formatim dobrze go odebrał. Nie wiem. Czekam na odpowiedź Kuklino. No i oczywiście być może też jest tak, że Formatim tego filmu po prostu nie obejrzał, tylko ten krótki fragment, w którym się Kuklino odniósł do klatki i tyle. I w sumie odpowiedział tylko na ten jeden krótki fragment, a nie na cały film. W całym filmie Kuklino mówił, jakie mięśnie, łydki do czego się przydają, uda do czego się przydają, pośladki do czego się przydają. A do klatki nie potrafił znaleźć przykładu. Ja go znalazłem. Myślałem, że nagrywając film będzie coś na podobnej zasadzie. Ale nie. Zupełnie inaczej. Kompletnie... Jakby nie na temat, no na temat i nie na temat. O, może w ten sposób. Było na temat, bo konkretne argumenty i tak dalej, ale to chyba nie o to chodziło tak do końca. Jestem bardzo ciekawy, co na to odpowiesz. Oczywiście subskrybujcie kanały obydwu panów. Będą u mnie w opisie linki do ich kanałów i linki do filmów, do których się dzisiaj odnoszę. Obejrzyjcie je i sami ocencie, czy mam rację, czy może Formatim jednak dobrze ocenia sytuację i on dobrze zrozumiał. Czekam na komentarze, czekam, może Formatim nagra odpowiedź na mój film. Kuklino też może nagra film, co o tym myśli. No i tyle ode mnie. Miłego dzionka, tymczas piona.